Papież Franciszek. Jakie to smutne, papież Franciszek. Co się z nami stało? Jakie to smutne, gdy mówi się o chrześcijanach, ale oni się kłócą, oznajmił papież Franciszek w przesłaniu na ekumeniczne czuwanie w Jerozolimie. Co się z nami stało? Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i przeciwko naszym braciom. Jesteśmy podzieleni, rozbiliśmy na tysiąc kawałków to, co Bóg zrobił z wielką miłością, pasją i czułością, dodał. Zwracając się do uczestników Międzynarodowego Wieczornego Czuwania w przeddzień uroczystości zesłania Ducha Świętego, Franciszek pytał, czy świat może dzisiaj powiedzieć o chrześcijanach, patrzcie, jak oni się kochają, czy też może powiedzieć prawdę, ale się nienawidzą, albo, ale się kłócą? Co się z nami stało? Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i przeciwko naszym braciom. Jesteśmy podzieleni, rozbiliśmy na tysiąc kawałków to, co Bóg zrobił z wielką miłością, pasją i czułością, oświadczył papież. Następnie dodał, wszyscy musimy prosić o przebaczenie Ojca wszystkich i potrzebujemy też sami przebaczyć. Wezwanie do jedności zdaniem Franciszka obecnie bardziej niż kiedykolwiek niezbędna jest jedność chrześcijan. Popatrzmy na świat. Na zarazę, efekt nie tylko wirusa, ale także egoizmu i zachłanności, które sprawiają, że ubodzy są coraz ubożsi, a bogaci coraz bogatsi. Natura dochodzi do kresu swych możliwości z powodu grabieżczego działania człowieka, mówił papież.